7:09. Twój początek dnia. A kolejnym gościem poranka 7:09 jest pani Anita Wielanek, rzecznik prasowy szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy. 2 maja mija ostateczny termin składania deklaracji, więc to już ostatni dzwonek dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Mowa oczywiście o deklaracji podatkowej. W związku z tym, że ostatni dzień kwietnia to weekend, więc przedłużono to 2 maja, no ale wiadomo, majówka. Powiedzmy zatem na początek, w jaki sposób można się jeszcze rozliczyć dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili? Tak jak pan redaktor powiedział, 2 maja to ostatni dzień na rozliczenie z podatku. Oczywiście możemy wypełnić zeznanie papierowo i złożyć w Urzędzie Skarbowym osobiście lub wysłać pocztą, ale my tutaj jako Krajowa Administracja Skarbowa zachęcamy i ja jako tutaj również podatnik zachęcam wszystkich do rozliczeń elektronicznych, do skorzystania z tego, co przygotowała już Krajowa Administracja Skarbowa, czyli rozliczenia elektronicznego, szybko, łatwo, wygodnie, o każdej porze, każdego dnia. To w takim razie, skoro pani rzecznik tak zachęca do tej formy, ja także, bo ja akurat też z niej skorzystałem i zachęcam słuchaczy ewentualnie do korzystania z tej formy, powiedzmy i wyjaśnijmy, jak to zrobić, co trzeba zrobić, by rozliczyć się elektronicznie, kto może to zrobić, jakie trzeba spełnić warunki, jeżeli jakieś są. Wystarczy wejść na stronę podatki.gov.pl i tam zalogować się do e-urzędu skarbowego. Do zalogowania potrzebny nam będzie albo profil zaufany, albo e-dowód, albo aplikacja mObywatel, jak również możemy zalogować się poprzez swoją bankowość elektroniczną, ale też jedną z metod jest zalogowanie się poprzez numer PESEL lub NIP i dane podatkowe z dokumentu PIT, więc jest dużo możliwości, jeśli chodzi o zalogowanie dla każdego, myślę, że znaczy każdy znajdzie tutaj swoje najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o zalogowanie się do e-urzędu skarbowego. Zalogowaliśmy się zatem na stronie, zalogowaliśmy się w usłudze e-PIT. Otrzymujemy wypełnione już przez pracowników Krajowej Administracji Skarbowej zeznania. No i właśnie, można je zaakceptować i wszystko wtedy będzie szło sprawnie. Można je też zmienić. Na co powinno się zwrócić szczególną uwagę w tych przygotowanych dla podatników deklaracjach? Przede wszystkim zachęcamy tutaj wszystkich podatników do sprawdzenia swojego zeznania, które już mają przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową. Dodanie tutaj ulg, które nam przysługują, bo tak naprawdę to podatnik wie, o co dokładnie mu przysługuje, z czego może skorzystać, czyli czy oddawał w danym roku krew, czy skorzystał może z ulgi termomodernizacyjnej. Więc takie ulgi, jeśli może z nich skorzystać, to jak najbardziej jest tutaj prośba o dodanie, jak również możemy przekazać 1% podatku, który tutaj również pomaga osobom potrzebującym. My też oczywiście zachęcamy do 1%, każdy może wybrać organizację, na którą chce przeznaczyć swój 1%, ale załóżmy, że ktoś nie wypełnił tego zeznania, że jednak nie zdążył, zapomniał, cokolwiek innego się jeszcze stało. Co wtedy, co wówczas, jeżeli mija termin 2 maja i ktoś tej deklaracji po prostu nie wypełnił? Jeśli nic nie zrobimy, w zasadzie nie wejdziemy, nie zalogujemy się, to 2 maja pod koniec dnia, czyli tam o godzinie 23:59, takie zeznanie zostanie zaakceptowane automatycznie. Czyli w tym momencie nie upływa nam żaden termin, nie mamy tutaj obawy, że nie złożyliśmy tego zeznania i teraz jesteśmy po terminie. Absolutnie nie. Zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane przez Urząd Skarbowy. Jeśli z zeznania będzie wynikała nadpłata, no to jak najbardziej tutaj zwrócimy te pieniążki. Jeśli będzie niedopłata i trzeba będzie tutaj zapłacić do Urzędu Skarbowego. No właśnie, bo to chyba teoretycznie może generować problem, bo o ile nadpłata, no to zostanie nam zwrócona, o tyle trzeba najpierw wiedzieć, jaką kwotę niedopłaty powinniśmy zwrócić do urzędu.
Tak, i tutaj w ciągu miesiąca Krajowa Administracja Skarbowa, Urząd Skarbowy prześle informacje za pośrednictwem tutaj poczty, tak, czyli prześle informacje do danego podatnika z informacją, ile podatku ma do zapłaty, jeśli taki podatek z takiej deklaracji wynika. Oczywiście, ale w związku z tym, o czym pani mówi, to z tego wszystkiego tak rozumiem wynika, że właściwie jeżeli upłynie termin 2 maja, to i tak podatnik nie powinien się stresować, bo jeżeli ma nadpłatę, to i tak oczywiście ona zostanie zwrócona. Jeżeli nie dopłata, no to najpierw Krajowa Administracja Skarbowa powiadomi go pocztą, ile i na i do kiedy trzeba pieniądze wpłacić. Dokładnie tak, jak pan redaktor powiedział. Urząd Skarbowy prześle informację. W informacji będzie zawarta właśnie kwota, jak również mikrorachunek, czyli trzeba też pamiętać, że każdy z nas ma swój mikrorachunek podatkowy i na ten mikrorachunek podatkowy trzeba będzie wpłacić należyte pieniążki, które wyszły z rozliczonego podatku. To jest akurat wiadomość bardzo dobra i myślę, że może wszystkich zainteresować, zwłaszcza, że biorąc pod uwagę, że termin upływa już niedługo, no to zawsze serwery mogą być nieco bardziej przeciążone w tych dniach. A skoro o serwerach mowa, chciałem się zapytać, skoro rozmawiamy głównie o usłudze Twój e-PIT, jak jest z jej popularnością wśród Polaków, bo wydaje się, że rośnie i czy być może są już jakieś cząstkowe tegoroczne dane, ilu Polaków skorzystało z tej formy rozliczenia podatkowego na tle na przykład roku poprzedniego? Tak, popularność usługi Twój e-PIT nie przestaje rosnąć, więc tutaj tym bardziej mamy satysfakcję, że tak chętnie nasi podatnicy i klienci korzystają z przygotowanych przez Krajową Administrację Skarbową usług. Na chwilę obecną mamy już złożonych ponad 5,5 miliona zeznań za pomocą właśnie usługi Twój e-PIT. Jest to kilka tysięcy więcej niż w poprzednim roku, więc mamy nadzieję, że w tym roku również pobijemy rekord, jeśli chodzi o rozliczenia elektroniczne za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Zwłaszcza, że pewnie w ostatnich dniach ten ruch będzie jeszcze większy, więc pewnie kolejne tysiące, dziesiątki, a może i setki tysięcy deklaracji tą drogą dojdą. Cóż, my oczywiście przypominamy, 2 maja mija ostateczny termin składania deklaracji podatkowych. Zachęcamy do korzystania z rządowej usługi Twój e-PIT, bo rzeczywiście jest ona dosyć przejrzysta, prosta i wszystko jest ładnie wyjaśnione. A jeżeli mimo wszystko ktoś zapomni, nie złoży deklaracji, to jak widać, nie wszystko jeszcze stracone. A o tych różnych zawiłościach i zależnościach mi i Państwu mówiła pani rzecznik Anita Wielanek, rzecznik prasowy szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. 7:09. Twój początek dnia.